TVG9. Biskup Głódź o wyborach samorządowych. Kościół powinien włączyć się w wybory samorządowe, głosować i wskazywać właściwych kandydatów, powiedział wczoraj arcybiskup metropolita gdański Sławomir Leszek Głódź. Wybory samorządowe nie są wyborami politycznymi, one mogą mieć skutki polityczne. I tu tak teoretycznie biskup ma rację, ponieważ samorząd terytorialny to nie jest polityka sensu stricte, jest to polityka, ale w takim bardzo szerokim znaczeniu, to są sprawy publiczne, także Kościół jak najbardziej mógłby się wypowiadać na ten temat, ale to tylko teoretycznie, ponieważ de facto samorząd jest u nas jak najbardziej upolityczniony, upartyjniony, ordynacja wyborcza proporcjonalna oraz 5-procentowy próg wyborczy uniemożliwiają praktycznie stworzenie jakichś oddolnych ruchów, które by mogły przejąć samorząd, i samorząd jest jak najbardziej partyjny i związany z tą taką polityką na górze bardzo ściśle. Także Kościół, popierając określonych kandydatów w wyborach samorządowych, poparłby konkretne polityczne partie w tym układzie, w tej ordynacji wyborczej. Także moim zdaniem, jeśli Kościół chce się zaangażować w wybory samorządowe w jakikolwiek sposób, to najpierw powinien walczyć o zmianę ordynacji wyborczej.